oktagonie może i ostro leje rywali, ale poza nim jest łagodny jak baranek. Borys uwielbia naturę, a ostatnio postanowił być eko. Mieszka prawie jak hobbit. No nie naładował się. Jednak ciężko być ekologicznym, jak nie ma wiatru. Ostatnio ciężko być nawet nieekologicznym, bo z energią ogólnie jest ciężko. Wszyscy wciąż gadają o ekologii i odnawialnych źródłach energii. A prawda jest taka, że większość prądu w Polsce pochodzi z węgla. A że usłyszałem pewną dobrą radę od pewnego pana w garniturze o tym, że należy zbierać chrust, no to go zbieram. Czas na pierwszy gadżet. Do jego przetestowania przyda się zebrany chrust. By zmontować go w całość, trzeba poświęcić góra minutę. Właśnie kończę składać kuchenkę bushcraftową, dzięki której przy pomocy ognia naładuję swój telefon. Głównym elementem kuchenki jest ten wymiennik ciepła, który zamienia energię cieplną na energię elektryczną. Ale żeby zadziałał, to musimy do niego nalać wodę. I nie musi to być woda pitna, bo pełni ona jedynie rolę płynu chłodniczego dla tego radiatora. No i dobra, ładujemy chrustu po sam sufit i zobaczymy, czy faktycznie naładuje ten telefon, czy to tylko ściema. Sprzęt wykonany jest solidnie i przed rozłożeniem zajmuje niewiele miejsca w plecaku. Dla podróżnika mógłby być prawdziwym wybawieniem. Wyobraźcie sobie, że zdycha wam komórka w środku dżungli, a pilnie potrzebujecie sprawdzić wynik meczu, na przykład. Zobaczcie, jaki ogień nam się tutaj rozpalił. Myślę, że już starczy. A lampka wskazuje, że urządzenie jest już gotowe, więc możemy podłączać telefon. To przełomowa chwila. Prąd z ognia popłynie czy nie? Zobaczcie, wsadziłem kabel w ognisko i ładuję sobie telefon. Czego ci ludzie nie wymyślą, co? Ale tak patrzę, mam 59 minut do pełnego naładowania. Tak więc wykorzystam ten czas i wstawię sobie wodę na herbatkę. Bo pamiętajcie, ekologia to przede wszystkim efektywne wykorzystanie energii. Co niektórzy z was powiedzą pewnie, że trochę przerost formy nad treścią takie urządzenie, że na przykład możecie wziąć powerbanka do lasu, no ale musicie przyznać jedno. Na powerbanku zupki sobie nie ugotujecie.